Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Moi drodzy, wiem, że wyszedł już dodatek. Mamy dzisiaj środę, 27 kwiecień, ale tak jak wspominałem wczoraj, chciałbym jednak dokończyć ten projekt z szablonami i do niedzieli postaram się te ostatnie trzy talie rozegrać. No i będziemy robili tylko dwie, tak? Czyli klasyczny czarnoksiężnik i tutaj jakaś druga talia. Ponieważ tutaj z tych pradawnych bogów no to nie mam w większości kart jeszcze i nie chciałbym ich na razie wykorzystywać. Także dzisiaj klasyczny czarnoksiężnik, no i przeczytajmy coś o nim. Liczy się jedynie moc, zaś ty czerpiesz ją z każdego źródła. Ta talia z podstawowych i klasycznych kart jest pełna stronników, którzy postarają się jak najszybciej wykończyć przeciwnika. Także no, mamy 29, brakuje nam Leroya Jenkinsa. No, oczywiście no, nie będę go tutaj craftował. W ogóle wódz mroźnych wilków, ok. A zobaczymy, jak ta talia będzie się sprawowała. No, mamy tutaj nożownika, który ma już obniżone staty. Jest tylko 2-2, nie 3-2. Ale zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. Wybierzmy zatem. Można korzystać tylko z najnowszych kart. Super, można korzystać tylko z najnowszych kart, wymieńmy tą jedną, dajmy, no, niech będzie Ragnaros, tak, niech będzie Ragnaros, chociaż w klasycznym czarnoksiężniku on jest troszeczkę za drogi. Gotowe, możesz rozpocząć rozgrywkę w formacie standardowym. No właśnie, bo teraz jak zaczynam grać, mówię, przed chwilą wróciłem z pracy i dopiero teraz siadam do nagrywania. Mamy questa na wygranie dwóch pojedynków w formacie standard, żeby otrzymać 5 pakietów bodajże. Potem będzie trzeba wygrać 5 albo 7 pojedynków, żeby otrzymać kolejne 5 pakietów. No i właśnie chciałbym to jakoś szybko zrobić, żeby wieczorem zrobić opening, tak? Żeby zrobić opening. Mam już trochę tego golda, więc powinno starczyć na 25 pakietów łącznie, tak? Mamy już godnego przeciwnika. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem ciekaw w ogóle tej nowej planszy, która weszła wraz z tym dodatkiem. Mamy jedyneczkę, mamy coina. Śmiertelny wir i Ragnaros. Raczej to sobie odrzucimy. Jakaś dwójka by się przydała. Jest dwójka, nie jest źle. Zobaczymy, co nasz kapłan tutaj rzuci na stół. Przywitamy się. W stół wrzucimy Flame Impa. No i staramy się jak najszybciej zyskać przewagę na stole. Na razie rzucimy nożownika i atak w twarz. Atak w twarz. No teraz większość ludzi jest w ogóle tak troszeczkę zdezorientowana tym standardem i powrotem do podstawowych kart. No postaramy się jakoś to wykorzystać. Postaramy się jakoś to wykorzystać. No, tak jak widzicie, klasyczny Warlock tutaj jest bardzo silny, bardzo agresywny i w ten sam sposób należy nim grać. Co tutaj zrobić? Co tutaj zrobić? Nie chcę się też jakoś wielce wystawiać, bo kapłan ma holinowe, która mógłby nas bardzo pokarać. Zagrajmy w ten sposób. Okej, okay. Nożyk tutaj dobije. I atakujemy w twarz. Teraz holinowa aż tak bardzo nas nie boli. I nawet byłbym w stanie zagrać w ten sposób, żeby ten nożownik mi przeżył. Bo jeśli on mi zagra holinowe w tym momencie,
to zabija nam dwie kreatury, a dwie nam zostają. Okej. Co dalej? Trochę cię zasypiemy kreaturami. Zobaczymy, jak te nożyki tutaj pójdą. Strzel sobie jednego. No i tutaj napieramy cały czas. Dobierzemy sobie jeszcze kartę. I w kolejnej turze możemy wrzucić w stół bardzo mocnego wodza mroźnych wilków. No, zobaczymy, co na to powie nasz drogi priest. On ma już 10 punktów zdrowia, więc nie będzie mu łatwo. No okej, Holinowa. To jest coś, czego się spodziewałem. O Jezu. To akurat mu siadło. To mu zdecydowanie siadło. Ale możemy zrobić tak. Dograć coina i dorzucić koksa. Kreatura 7 na 7 stanowi jednak całkiem spory problem. Chyba, że tutaj druga. Kurde, poczyści mi cały stół. Jeśli zagra mi teraz World of Pain. No to nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Zobaczmy, co tutaj możemy dobrać. I dorzucimy jeszcze parę kreatur. I zagramy jeszcze. W ten sposób. Zagramy jeszcze w ten sposób, bo jeśli będzie chciał zagrać jakieś zaklęcie, to wtedy ten dziki romanta mu zginie. No, oczywiście musi tutaj użyć heala na tym dzikim piromancie, żeby nie umarł. I atakuje nas w twarz. Śmiertelny wir numer 2. Skubany ma dobre drowy, no. Skubany ma naprawdę bardzo dobre drowy. Wrzućmy Ragnarosa w stół. No i w sumie mamy teraz 15 punktów zdrowia. Nie jest to dużo, tak naprawdę. Przydałoby się jakieś AOE. Zdecydowanie przydałoby się jakieś AOE. Niestety nie mamy go. Więc my zagramy sobie tak. Może zabiję tego dzikiego piromantę? Nie. No to skipniemy, zobaczymy, kogo zabije Ragnaros. Nikogo nie zabije, tylko trafi w twarz. Czy my giniemy? Tak, giniemy. Kurde, no. Jak ja chcę już skończyć te szablony, serio, bo te szablony mnie tak irytują. No ale nic, no 10 minut. Coś tutaj jeszcze postaramy się podziałać, no. Niestety. Pierwsza przegrana. Zobaczymy, może w dwóch kolejnych walkach nam się powiedzie. Swoją drogą, dzisiaj też zaczynam nagrywać arenę na jutro. I
jestem ciekaw, czy będą już dostępne nowe karty, tak, z tego dodatku. No zobaczymy, to będzie taka pierwsza arena. I potestujemy sobie te nowe karty. Twoja dusza będzie moja, to sobie zostawimy. Na drugą turę mamy Murloka, którego będziemy w stanie w trzeciej turze skombić z grubiańskim sierżantem, więc powinno być dobrze. No ale zobaczymy, no wcześniej kapłan nas po prostu zaorał. Coin. I co do coina? Czy jesteś moim panem? Właśnie. Czyżbyśmy mieli do czynienia z talią na Ketunie? Kurczę, zastanawiam się, czy tradeować. Tak, stradujmy to. Stradujmy to, nie zostawiajmy mu żadnych kreatur na stole. Ktoś jest ranny? A to możemy sobie na spokojnie zabić. Może w drugą stronę. Okej, mamy obrońcę Argusa. Więc to sobie zbufujemy. A kapłankę zabijemy i dwójeczka w twarz. Na czwartą turę może mamy tutaj zagranie. Zbufujemy sobie te dwie kreatury. No, chyba, że nam to jakoś zabije, ale mam nadzieję, że nie. Pan Dark Rikai. No zobaczmy, co on tutaj jeszcze wykombinuje. Dzisiaj podobnie jak wczoraj będzie, tak? Odcinek na kanale pojawi się koło godziny 19. Natomiast o godzinie... Kurde, cały czas nadużywam tego słowa natomiast. O godzinie 20 pewnie wrzucę dwa odcinki, bo jeszcze muszę nagrać szybko Warcrafta trójkę, a potem nagrać jeszcze opening. Także dzisiaj jest sporo roboty, no ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się to wszystko poskładać do kupy. Tak sobie myślisz, no masz trzymany chłopie, co ty chcesz jeszcze kombinować? Wygrywanie przez to, że nie ma mojego przeciwnika, nie jest czymś chwalebnym. Ale co zrobić? Co zrobić, no? Ej, serio wyjdzie na to, że ja wygrywam tylko dlatego, bo nie ma przeciwnika. Okej. Mroźne wilki. No ej. Nie lubię czegoś takiego. Ale przynajmniej sobie rangę wbijemy. O, i zadanie zrobione, więc zaraz będziemy mieli 120 golda. Nawet więcej chyba. Nawet więcej, bo mamy jeszcze to zadanie na 7 zwycięstw. Więc coś może się tutaj uda ugrać. To rok Krakena. Co rok występować będzie nowy temat. Okej. Niech będzie. Widzę, że Blizzard dorzucił nowe teksty na czas oczekiwania na godnego oponenta. Salamandrys. No dobra. Prosisz się o lanie. Twoja dusza będzie moja. No, niech będzie. Mamy coina, więc już w drugiej turze możemy rzucić te trójki. No i zobaczymy, co nasz mag wymyśli. Ja go na razie pozdrowię. No i graj. No i graj, drogi kolego.
Będziesz mi tutaj pingował? Nie, pocisk lodu. Okej. Niech będzie. Zagram łowczynię, bo on teraz i tak pewnie spinguje. Pewnie spinguje mi tego dzika, a jeśli zagra jednak jakąś kreaturę, to mógłbym zbufować tego dzika i zabić tą kreaturę. Dobra, my na spokojnie tutaj golem zbożowy wciskamy w stół. No i co na to nasz salamandrys? Żywiołek wody. Okej. Dobry top deck. Bardzo dobry top deck. Mógłbym go zabijać, ale nie ma sensu, bo zamroziłbym sobie dwie kreatury. Drugi pocisk lodu, okej. No dobra. W takim razie... Jak to dobrze wykombinować? Myślę, że zagramy tak. Dobierzemy sobie jedną kartę. I damy buffa tutaj, bo nie chcę, żeby ten obrońca Argusa zginął mi od pinga. Ale zobaczymy, czy on pomyśli. Bo mógłby mi teraz spingować tego... Otóż to. Może mi teraz spingować tego golema. I zabić mi jakąś inną kreaturę. No dobra. Mamy Yeti. Z Yetim sobie poradzimy. W następujący sposób. Zagramy tak, to zabijamy. Atak w twarz i dobierzemy sobie kartę, bo teraz jest tura siódma, on może mieć Flame Strike'a, więc nie chcę wystawiać dużej ilości kreatur. Flame Strike'a nie ma. To sobie zabijemy, dobierzemy kartę. I dorzucimy jeszcze takie słabsze kreatury, powiedzmy. I jeszcze dobiorę jedną kartę. No mamy 23 punkty zdrowia, więc nie ma co tutaj tak szaleć z tym Hero Power. Zaraz wciśniemy w stół. Ej, serio? Dał mi coś, co mnie akurat udupia, no. No dobra, już nie. Już nie udupia mnie tak bardzo. To zrobimy w ten sposób. Dobierzemy jeszcze kartę. Zagramy tak. No i teraz ryzyko. 33% szans. I Ragnaros wypada oczywiście. Tak. Tylko obawiam się, że to mogło nam przegrać grę.
bo ja już nie mam żadnych mocnych kreatur na stole i w talii, a jak tu się pojawi... O, super. Nefarian pojawia się na stole. Okej. No myślę, że tutaj nie pozostaje nam nic innego jak atakować w twarz. Atakować w twarz i liczyć na to, że on nie ma Flame Strike'a, no. Zobaczymy. No i jeśli ma Flame Strike'a, no to raczej kiepsko. No jeju, żarzyciel. No ale Flame Strike'a nie ma, bo musi się tutaj bawić. O, nawet dobre strzały. Musi się tutaj bawić w zabijanie moich tauntów. Mhm. No dobra, zasypmy go. Zasypmy go kreaturami. Strzelę sobie jednego. Poczuj mój gniew! No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. On ma już 4 punkty zdrowia. Na razie nie będziemy tutaj atakowali. Chociaż może powinienem. No. Furia wichru, okej. Może być dość istotna. No, on musi się tutaj tradeować, zdecydowanie. Nie mów, że dostałeś leczenie. No pogięło go. Ja pierdzielę, nie? To jest jakieś nieporozumienie. O, zrobimy tak. Zrobimy tak. O, damy tutaj jakiegoś taunta. Damy tutaj te murloki. Dorzucimy jeszcze tego. I pozbędziemy się jeszcze tego kolegi. Tylko najgorsze jest to, że on może nie zabić tak. No i z tego co widzę, to chyba mnie zabije. No ja pierdzielę. Nie wierzę, nie? Nie wierzę. Jeszcze wypaczona otchła. Ja. Ej, ale czemu w ogóle ten Flame Walker mnie jeszcze zaatakował? Czemu ten Flame Walker mnie zaatakował? Dobra. Nic, moi drodzy. 24 minuty. A w tym odcinku to wszystko. Jeju, nawet nie wiecie, jak bardzo chcę już zakończyć te formaty. W tym odcinku to wszystko. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również inne filmy na moim kanale. Ja natomiast żegnam się z wami i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Cześć!